Cześć Żaneta. Może ja przedstawię. Żaneta Hołminiak, polska wokalistka, łącząca różnorodne style. I teraz, no, tak na świeżo powiem, w składzie śpiewasz Krzysztofa Zalewskiego. Tak, z dumą mogę zapowiedzieć, że tak. Serwus wszystkim. Mega, ale to od razu zapytam, jak do tego doszło? Czy był jakiś casting? Jak to do Krzysztofa się trzeba dostać? Jak się trzeba dostać? Nie wiem, jak ktoś się mnie pyta, to ja zawsze mówiłam, że ciężką pracą. I w sumie, dobra, niech tak zostanie. Bo to tak trochę było. Po prostu osoba, która... Oni tam poszukiwali chórzystek. I jedna osoba mnie poleciła. Ale no zadałam pytanie, dlaczego akurat mnie poleciła, bo znam mnóstwo ludzi. Ta osoba powiedziała, że nie wiem, czy mogę powiedzieć w sumie, kto to, ale jak powiem, chcesz. Michał Rudaś, dziękuję. O. Nie wiem, czy on to będzie oglądał, ale no Michał Rudaś zna wszystkich, no i gdzieś tam powiedział, że wyskakuje mu z lodówki, że wiesz, tu na Instagramie, na Facebooku, że ciągle jakieś numery wydawałam, nowe, znaczy wydaje i tak dalej, że widzi, że pracuje i tak stwierdził, że mnie poleci. No i... No to pięknie, no. Pięknie. Już jak długi czas? 8 lipca graliśmy pierwszy koncert w Krakowie, a kończymy 11 września. Aha. Czyli 3 miesiące takiej wytężonej pracy, można powiedzieć. No, nie? Sporo było tego, dużo się nauczyłam i dużo musiałam nadgonić, wiesz, tak żeby im dorównać. No bo to była taka, no jest taka moja pierwsza przygoda, pierwsza taka praca jako chórzystka, jeszcze w ogóle z kimś takim jak jasne, Krzysztof, to jest top, nie? No, tak. I zresztą nie tylko Krzysztof, tylko cała tam ekipa, to są takie topowi muzycy, ale też czy cała ekipa techników i tak dalej, tam są wszyscy totalnie profesjonalni. I teraz wiesz, żeby być na równi razem z Martyną, która też jest ze mną w chórkach, a ona jest doświadczona i ona to ogarnia i ona wie, co jest 5, no to musiałam naprawdę dużo siedzieć i dużo przełamać w sobie takich lęków różnych, jakichś tam wstydu, nieśmiałości, żeby się, wiesz, pytać, żeby ćwiczyć w domu. No musiałam dużo pracy włożyć, żeby, wiesz, próbować chociaż być tam na ich poziomie. Mam nadzieję, że się udało. Nie wywalili mnie, więc chyba tak. Nie no, słuchaj, to przed tobą jeszcze myślę kilka lat. Takiej mam nadzieję, takiej pracy z nim, nie wiem jak to. No, kontrakty, ale wiesz, ja bym bardzo chciała. Nie wiem jak to będzie wyglądało, bardzo bym chciała, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie było takie, wiesz, że jednorazowa przygoda, no bo wiesz, no Krzysiu będzie robił na pewno kolejne płyty, więc jak będzie pewno, jechał w trasę, no to no, mam nadzieję, że będą pamiętali o mnie. Słuchaj, no myślę, że się gdzieś tam widziałem już relacje, fajnie się tam pokazujesz i komponujesz w tym, fotografowie cię lubią, z tyłu właśnie zawsze fajnie tam dopingujesz jakiś szybki kawałek, to, no wiem, to skaczesz tam z tym Krzyśkiem, no, ale to jest nie, fajnie to cię widzieć. To niesie w ogóle, widzieć. Wiesz, to niesie, no naprawdę, tak jak gramy Zazdrość. Hej, tak, nie? Tak. Na pianie, tak trochę elektronicznie. Tak, o Jezu, jest takie super, to w ogóle, no i to jest sztos, ludzie szaleją w ogóle i ja też wtedy mam takie hamulce puszczają, no nie? Jest bawka totalna. Jasne, to już o to chodzi w muzyce, a wiadomo, że trzeba pamiętać o tym, po co tu jestem, tak, no, że... przede wszystkim śpiewam, no tak, nie? To, co to robisz, chodzi. Jaką masz działkę. Ale no naprawdę praca z Krzysiem, obserwowanie go to jest... Gadacie sobie potem w kuluarach coś tam, co było tak, okej, tak, co nie? Znaczy, może tak, czy, co było okej, co nie, to może nie, bo wiesz, zawsze jest super. Czyli na petardzie na koncercie tak, gdzieś tam. Ale ogólnie wiesz, czy w trasie, czy tam jak jemy obiady, coś tam, no to nie jest tak, że nie masz żadnego kontaktu. No. Wiesz, to gdzieś tam się poznajecie, tak, nie? Jako zawsze, człowiek, nie? Zawsze, zawsze menadżer Robert mówi, że my jesteśmy rodziną tutaj, także wiesz. Aha. Miło. No miło, bardzo miło. I wiesz, no to też jest tak, że my tak naprawdę, oni pracują ze sobą od lat, są przyjaciółmi, znają się na wylot i wiesz, i mają tam jakiś swój vibe i jeden drugiemu nie ma jakichś tam oporów, żeby coś powiedzieć, jak coś jest nie tak, a my weszłyśmy jako takie nowe osoby i wiesz, nie dość, że nie wiadomo do końca, jak z nami postępować, to też my widzimy, jak oni między sobą, jakie mają relacje i też możemy, też ktoś może się hamować, no nie? Też nie do końca ktoś może być sobą, więc dla nich to też jest nowa sytuacja. To prawda.
Ale to na pewno czegoś uczy i też daje ci nową perspektywę, jak możesz gdzieś tam się rozwijać i wiesz, no, w tym po prostu się odnaleźć. Zdecydowanie, dużo mi to dało, bardzo dużo. Fajnie, zawsze, to kibicuję, żeby to się rozwijało w taką stronę. Wiesz, od nas słyszałem, że latem z 80 czy 90 koncertów, więc... Było tego sporo, w sensie, no my byłyśmy, wiesz, letnie brzmienia, męskie granie. No właśnie, to jest letnie brzmienie, właśnie, no, tak wczoraj wróciłaś. Wczoraj graliśmy event i wróciłam dzisiaj. Wróciłam parę godzin temu. No, w sobotę gramy w Pabianicach, w niedzielę w Bytowie, wracam w poniedziałek, idę do pracy i wiesz, i później jeszcze Poznań i Ostróda i koniec. To już mówisz jak taki zawodowy mózg, no teraz do końca tam jesieni. Nie, ja się tego wszystkiego muszę uczyć na pamięć i tak dalej, bo ja muszę to sobie logistycznie wszystko poukładać, żeby wrócić, żebym mogła w poniedziałek przyjść do pracy na 8, bo jeszcze pracuję na etacie, okay. Więc wiesz, no muszę sobie to wszystko ogarniać. Dlatego ja tak pamiętam. Jasne. To koniec tego Krzyśka. Słuchaj, tu chciałem cię zapytać, bo czytałem, że skończyłaś biotechnologię w Rzeszowie. I jak to się stało, że rzuciłaś w zasadzie wszystko, no może nie wszystko, bo masz jeszcze ten etap, tak? O tym mówisz. No, ale to... ale że ta aktywność muzyczna tak zawładnęła twoim życiem i nie wiem, czy pracujesz w zawodzie, ale... To jest poniekąd praca w zawodzie, ale rzeczywiście moje wykształcenie, żeby dostać się do tej pracy, miało znaczenie. Zresztą nie będę opowiadała, czym się zajmuję, nieważne. Natomiast jest to powiązane z moimi studiami. Ale wiesz, ja zawsze byłam na takim rozstaju troszeczkę, było, wiesz, muza i lubiłam się uczyć i ja w ogóle bardzo chciałam zostać lekarzem i w pewnym momencie sobie pomyślałam, że no nie, to jest niemożliwe, żebym została zawodowym muzykiem i lekarzem. Dopóki nie poznałam mojego chłopaka, który jest lekarzem i zawodowym muzykiem i da w ogóle się. Da się, ja mam takie wow, no ale wiesz, no nie dostałam się na lekarski, poszłam na biotechnologię i w sumie zaangażowałam się w te studia i lubiłam to, czym się zajmowałam z moim promotorem, depresją i tam lekami przeciwdepresyjnymi, ale później jak skończyłam te studia i szukałam pracy, to było bardzo ciężko ją znaleźć, bo ciężko jest znaleźć pracę jako biotechnolog i wiesz, no i pracuję, ale no ta muza, no to było ze mną zawsze od dziecka i ja chciałam tak cały czas to robić równocześnie, no i cały czas się udawało przez całe studia i teraz się udaje, więc no ja tak no daję radę po prostu z tym i nie ma tak, że no to jest dla mnie najważniejsza rzecz na świecie, nie? Muza. I ja chcę robić swoją muzę i chcę grać i tak dalej. No ale no wiesz, no nie jestem w stanie tak naprawdę wyżyć samej muzyki, więc dobrze, że mam to wykształcenie i pracuję sobie też, nie? Jasne. A powiedz w ogóle, bo tak zahaczyłaś tu też o dzieciństwo, jak długo śpiewasz? Czy to było tak, że poszłaś do szkoły muzycznej, czy chciałaś sama, czy rodzice ci w tym pomogli, czy jak to wyglądało? Nie, no ja już to parę razy opowiadałam, się nie przygotowałeś. Nie, żartuję, żartuję. No to nie, to słuchaj, nie, to lecimy. To tak szybciutko streszczę, jak zawsze. Od dziecka śpiewam. Mam tam jakieś zdjęcia, wiesz, jak byłam malutka z mikrofonem zaczęłam chodzić dopiero na lekcje wokalu, jak miałam 13 albo 14 lat do pani Jagody Sobolewskiej i Piotra Matuszkiewicza. Tam, w Rzeszowie? Nie. Ja w Rzeszowie studiowałam, a jestem z okolic Włocławka, z Topólki. No i tam sobie dojeżdżałam do nich, później właśnie jak poszłam do Rzeszowa, to poszłam do CSW, Centrum Sztuki Wokalnej, a później do Promuzyki, do pani Madzi Skubisz i u niej jestem do tej pory. No i wiesz, i nigdy nie chodziłam do jakiejś takiej szkoły muzycznej, takiej typu, że wiesz, uczę się grać na instrumencie i tak dalej. Uczyłam się grać na gitarze, chodziłam indywidualnie, trochę umiem. Teraz się zapisałam na lekcję pianina, bo stwierdziłam, że muszę się tego nauczyć, bo się czuję, wiesz, taka... No taki nieogarem, no nie? Że nie umiem grać na tym pianinie, a to jest taka podstawa. Czy jak piosenki piszesz, to jak to się odbywa? Jakoś akompaniujesz sobie na gitarze kilka chwil? Nie, właśnie, wiesz, co czy ja po prostu siadasz z kimś, z pianem nie, i jak nie, to się odbywa? Nie, znaczy trochę... od niedawna troszkę tak zaczęliśmy działać, ale... robię coś takiego, że biorę sobie dyktafon w telefonie, no i wiesz, i sobie śpiewam.
i śpiewam sobie, a na kartce sobie piszę tekst, albo najpierw napiszę tekst, później sobie układam melodię, albo to mi przychodzi jednocześnie, albo przychodzi sama melodia i później, wiesz, się piszę tekst sama albo z Dusią Wacławik, bo zazwyczaj z nią współpracuję przy tekstach, no i jest coś takiego, że wiesz, że ja sobie piszę z boku, że bębny bym chciała takie i takie, albo sobie nagrywam na dyktafonie, że bębny to chciała, żeby brzmiały w taki sposób, a wiesz, gitarka, a pianino taka barwa, albo coś tam. I na przykład jak wysyłam referencję do mojego producenta, to wiesz, wysyłam mu numer, takie bym chciała pianino, jak jest tu. Takie bym chciała coś tam, jak jest tutaj. Takie bym chciała coś tam, jak jest w tej piosence. No to już masz świadomość takiego producenta też gdzieś. Tak, no nie! Myślę, że nabyłaś doświadczenia, jak swoje single wydawałaś, do których za chwilę dojdziemy, ale że po prostu siadałaś i równocześnie z realizatorem byłaś takim producentem, który wiedział gdzieś tam, że tak jak mówisz, chce to, 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 a on ci może zaproponować to i gdzieś się spotkacie. Ale wiesz, my nie siedzieliśmy nigdy razem, tak jak z Elmą pracowałam, to my nie siedzieliśmy razem przy tym. Ja mu mówiłam, co chcę, albo wysyłam mu właśnie te nagrania, no i on mi mówił, daj mi parę dni, albo było coś takiego, takie wiesz, typu, wiem, nie? Poczekaj chwilę, ale mam pomysł, coś tam, nie? No, albo on mi na przykład wysyłał jakiś swój numer i ja do tego pisałam tekst. Ale na przykład też było coś takiego, że z Jurkiem Runowskim, jak robiliśmy pierwszą moją piosenkę od nowa, no to było tak, że on po prostu usiadł z gitarą i zaczął mi grać i zaczął mi śpiewać do tego i wiesz, on mi zaśpiewał cały numer z melodią, ze wszystkim i mówi, napisz sobie tekst. Okej. Tylko, że ja wtedy kompletnie nie miałam pojęcia nic o robieniu piosenek i pisaniu i tak dalej, więc to było, mnie też rzucił na taką głęboką wodę, bo ja w ogóle nie, nigdy, znaczy pisałam jakieś tam teksty i mam ich bardzo dużo, ale nigdy tak, że serio z tego będzie piosenka, nie? Jasne. Dobra, słuchaj, chciałem tak też zahaczyć o te single i już powiedziałeś o Od Nowa. Myślałem, że Miłość i Czekolada, który był takim, wydawało mi się, bo pierwszy na YouTubie. A to tobie się podobała Miłość i Czekolada najbardziej? Ty mi pisałeś? Nie, to chyba Michał Brzos. Też pozdrawiam Michała. Pozdrawiamy. Czekała, że on tutaj też przysiądzie na tej czarnej kanapie. Tak, ja ci zaraz powiem, co mi się podoba, a z Michałem to jeszcze pewnie pogadamy przy okazji, ale tak chciałem chronologicznie gdzieś iść, bo dzisiaj prześledziłem całego twojego YouTube'a i no, to było nieco tych kawałków i od początku widziałem, że... Głowa tak, czy spoko? Nie, spoko, dużo było i trapu, elektroniki, ale i funku i tak różnorodnie, ale tak się zdziwiłem pozytywnie, że właśnie utwór Byle nie do miłości, Anno Marii. Boże, to jeszcze jest tam? 6 lat temu nagrałaś jako zdjęcie i do tego muzyka i dodatkowo pocałunki Ewy Demarczyk. No. 2015 rok i to właśnie chyba był taki twój początek, nie? Że zaczęłaś udostępniać swoje rzeczy, bo wtedy mi się to bardzo podobało i jakoś tak, wiesz, miałam taką jazdę na te piosenki, zwłaszcza na pocałunki to jest w ogóle to teraz. Ja z pocałunkami mam super wspomnienia, bo wygrałam pierwszy raz w życiu, zajęłam pierwsze miejsce, jak miałam 22 czy 23 lata na konkursie, a jeżdżę na konkursy od 7 roku życia i nigdy nic nie wygrałam. Dopiero jak miałam 23 lata, więc jak ogląda ktoś, kto jeździ na festiwale i mu nic się nigdy nie udaje, to pamiętajcie, że kiedyś się uda. No oczywiście także... trzeba w to wierzyć, nie? Że można, bo pewnie. Do tego się dąży gdzieś tam. Ale mi przypomniałeś. Kurde, ja sobie dzisiaj tego posłucham, bo posłuchaj. Już dawno było. Ale skąd w ogóle takie zamiłowanie do nurtu poezji śpiewanej? No my tak, wiesz, te dzieci festiwali, to się uczą takich piosenek, bo muszą, nie? Bo to jest najlepsze właśnie na te konkursy, najbardziej robi wrażenie, ale to też nie jest tak, że mnie to nie rusza, czy tego nie lubię, bo czy pocałunki, czy byle nie o miłości, to naprawdę są piękne numery i... Podniosło, bo jest to takie głębokie, aż uważam. Mówię, że powiedziałam o tym numery, piękne utwory, tak. No, piękne utwory wiesz, no, to co ja teraz robię, no to jest, wiesz, to jest taka,
droga moja, tak, i ewolucja. Ale rzeczywiście jak śpiewałam jakieś tam pierwsze na festiwalach rzeczy, w ogóle zaczynałam to od Siejeje Arkinoego, nie? Tam 1-3 gdzieś tam to było. Aha. Ale tak jak ja słuchałam, to ja wiesz, ja moją mamę katowałam tam, wiesz, to ostatnia niedziela, a za tydzień na przykład słuchałam Leroya, nie? I był miks totalny. Był miks totalny. A co w domu w ogóle się słuchało? Czy gdzieś cię rodzice zajarzali tą muzyką? Nie, to raczej nie. Raczej moja, na przykład moja starsza siostra, to ona bardzo słucha dużo muzyki takiej house'owej, klubowej, techno, rapu jakiegoś. Moja młodsza siostra rapu, Eldo totalnie, to wiesz, to ja na przykład nigdy nie słuchałam Eldo, a znam dużo piosenek na pamięć. Bo ona tyle tego słuchała, że ja wiesz, ja mi to siłą rzeczy tak, gdzieś tam pozostawało. Mi to w głowie. No a ja sama, nie, no to było zawsze takie szukanie, wiesz, albo mi ktoś coś pokazywał, albo właśnie jak miałam to 13 lat to i zaczęłam jeździć na te lekcje wokalu, to miałam emisję głosu z panią Jagodą, a później przychodził jej partner, pan Piotr, i siedzieliśmy godzinę albo półtorej i on mówi tak, to jest to, posłuchaj sobie tej płyty, zabierasz to do domu, za tydzień wracasz i gadamy o tym, co posłuchałaś. Szybkie research i... Tak, ale wiesz, że mam posłuchać i za tydzień będziemy omawiali, co jest fajnego w tych piosenkach, co jest niefajnego. Wiesz, pokazywał mi na YouTubie jakieś takie live'y, tam Jamiroquai, czy Stevie'ego Wondera, czy Jacksona, w ogóle, no wszystko, po prostu. Bo jesteś fanką Jacksona, tak? Lubię, no. też słyszałem. Lubię muzykę bardzo. No i ten funk, który towarzyszy ci w ogóle w zespole, Damn Good Coffee, widziałem trzy piosenki, nagraliście, tak, słuchałem. No to była epka. Czyli to całą epkę nagraliście. Tak, jak się z chłopakami zapoznałaś? Czy to byli twoi znajomi, czy taki po prostu feed wspólny? Nie, no to wiesz, to zespół był, nie? Więc... I twój pierwszy singiel Miłość i Czekolada też z nimi na początku grałaś. Tak, ale to była taką, zrobiliśmy sobie taką wersję live po prostu, bo to było coś takiego, że my wydaliśmy Miłość i Czekolada, i czekoladę. I później ja byłam w szansie na sukces i tak stwierdziłam, że fajnie by było, że jak ktoś na przykład mnie będzie oglądał w tej szansie, to żeby, wiesz, jak wpiszę na YouTubie, żeby było coś więcej jeszcze. No i zapytałam właśnie Oli Gajkowskiej, perkusistki, Pawła Haberskiego i Krzysia Kodrzyckiego, który grał na basie, a Paweł na klawiszach. Zapytałam się, czy byśmy nagrali sobie taką live'ową wersję Miłości Czekolada, żeby wiesz, jak ktoś sobie wejdzie, to żeby sobie tego posłuchał. No, także to... I popłynęło potem z tymi kawałkami dalej. Nie, my cały czas tam sobie przygotowywaliśmy jakiś materiał i wydaliśmy tą epkę. Tam było więcej tych numerów, ale koniec końców po prostu wydaliśmy te trzy. No i już zespołu nie ma. Ale nagrania są, ale jest nagrania fajna są pamiątka, i jest fajna pamiątka. I fajny funk, polecam, naprawdę słuchałem. Dla mnie to jest, jako gitarzysty gdzieś tam naprawdę bardzo... No i bas, i funk, i twój wokal tak się ciekawie. Ale szluz? Ci się tak podoba? Tak, szluz i wiosna. No, wiosna. Z tego co pamiętam, tak. No, wiosna to jest akurat... moja właśnie kompozycja i ja zadzwoniłam do Pawła, mówię, ej, słuchaj stary tego, i wiesz, wysłałam mu nagranie, jak to śpiewam, te wszystkie, tak. Później się spotkaliśmy wszyscy razem i zaczęliśmy to... Skomponowaliście zespół. Tak, no. Okej. Okay. Także... A powiedz o tej szansie na sukces. Widziałem, że tam był Pektus i śpiewałaś kawałek Barcelona. Tak. To było też takie twoje początki, czy już mieszkałaś w Warszawie? Jeszcze nie mieszkałam w Warszawie wtedy, tak mi się wydaje. Że chyba nie, to było chwilę przed przeprowadzką, ale ogólnie no to jak ja dostałam informację, że się dostałam do szansy na sukces, to powiedziałam do mojej nauczycielki śpiewu, pani Madzi, mówię, Boże, żebym tylko nie dostała Barcelony. No i oczywiście dostałam Barcelonę, wiadomo, nie? No tak bywa często. No ja mam takie szczęście. Tak. Ale uważam, to brzmiało nieźle. No wiem, właśnie dużo ludzi mówi, że fajnie, a ja uważam, że to jest w ogóle moje najgorsze wykonanie ever. No, swoimi oczami zawsze inaczej filtrujesz, nie? No, to co prawda, się zadziało, czy po koncercie Krzysia, czy w szansie, tak. Czy w fabryce Neblina na dżemie, jak często występujesz. No, przecież co pierwsze wam powiedziałam, jak tylko zeszłam ze sceny, że było, że fajnie, nie mówię, a ja tak, no, tam do was podeszłam. Aha. Mówię, no nie wiem, czy fajnie, bo ten ostatni numer tak beznadziejnie zaśpiewałam, wiesz, ostatni numer na tam... 15. A mi to się właśnie podoba. Czekaj, to nie była miłość. To był mrozu. To był mrozu.
Ale to z tej nowej płyty, no. Chyba Złote Bloki. No. Dla mnie... Nie, właśnie ten... I wiesz, i nie powiedziałam, że było fajnie, że spoko, że coś tam, tylko że ostatni numer źle. Nie? Mm-hmm. W ogóle, wiesz... Więc tak samo z tą Barceloną, po prostu miałam taki, że mi się to bardzo nie podobało. Okej, okay, no widzisz, każdy inaczej czasem to widzi. A powiedz, okej, okay, bo czyli tak, twoje single, Miłość Czekolada, od nowa, bardzo taki taneczny kawałek, tam widziałem też miałaś dziewczyny, które tańczyły, no, tam jakieś synchrony, to bardziej się tam... bibałaś, a one koło ciebie wystrojowiły nieziemskie akrobacje. Wiesz, jak ile to było roboty, to w ogóle to było takie super doświadczenie i ogólnie duża produkcja chyba, teledysk, nie? No to właśnie, było... no nie. Nie? Nie, nie, słuchaj, to po prostu tak, ja nie miałam kasy totalnie, bo wiesz, biedny student. I ta odnowa wyszła, ja też wiesz, no nie chciałam tego zostawiać bez niczego, więc zaprosiłam te wszystkie osoby, które tam są i nie tylko te, które tam są, które widać, tylko też których nie widać, czyli Paweł Ciupak, który to nagrał, i Max Myśliwiec, który mu pomagał, i dziewczyny, które malowały, i mój kolega, który przywiózł jedzenie ze swojej knajpy, wszyscy, i mój kolega, który odwoził później te dziewczyny tańczące. Oni wszyscy to zrobili za darmo, żeby mi pomóc. Mega. I wiesz, i tam wiesz, to wygląda jak była cyklorama. No nie, kupiłam 3 tła i chłopaki od 5 rano siedzieli i to sklejali. Słuchaj, także... czego się nie robi dla takich doświadczeń. No, ale to było super. Co prawda już mi się to więcej razy nie powtórzyło, bo wiadomo, że też nie można tak żerować. Ale jak na taki pierwszy raz, to no cieszę się, że spotkałam takie osoby, wiesz, że każdy dał 100% i każdy się do tego przyłożył i każdemu się chciało. My siedzieliśmy 16 godzin i to nagrywaliśmy. Także wiesz. Bywa, no. No. Ale w ogóle tak słuchałem, gdzieś tam wpływy nieco DXX troszeczkę zaobserwowałam, bo się takie było gitary nieco zdelayowane. Z takim pogłosem, nie wiem, czy tak miało być, czy producenta. Okej, czy to nie jest tak, że twoja wizja jest od początku do końca? Nie, no to właśnie z odnową to było tak, że no, tak jak ci mówiłam, on po prostu robił tam wszystko, nie, przy tym numerze. Jasne. Ja miałam mało do gadania, ja tylko mówiłam, czy mi się podoba, czy nie. Nie, no to masz dużo, bo ostateczny kształt akceptujesz, no, prawda? Tak, tak. Albo tak. Mówisz, no nie, coś innego. Jednak. Ale wiesz, też samo nagrywanie wokali, czy coś, to właśnie Jerzy mi wszystko tam, znaczy, mówił, podpowiadał mi. Mhm. Bo dla mnie to też było, no ja śpiewałam covery, no nie śpiewałam swojej muzy, więc ja cały czas szukałam swojego takiego brzmienia, żeby jak najwięcej, no i stylu, dalej szukam, wiesz, to nie jest tak, że ja się zamknęłam tylko na to, co teraz robię, no nie. Masz jednego producenta, czy współpracujesz z wieloma? Wiesz co, na ten moment, jakby się dało, to bym chciała jeszcze więcej, natomiast no teraz głównie z Mateuszem Jechną, z Saint Elmo, robimy muzę. Trochę, znaczy czekam cały czas, żeby właśnie z Rafałem coś zacząć robić. Ale on ma bardzo dużo... pianistą. No tak. Okej. Okay. Tak, no i czekam. Zdolny człowiek ostatnio, to też na dżemie zrobił wierzenie. A byłeś wczoraj? Nie. Wczoraj coś... A tak, byłem. No. No, Tomek Mądzielewski, super, jest wokalistami, a jacyś w ogóle chyba ze Stanów, tacy raperzy. Co no, tam tak, się, tak, co tak, tam tak, się nie działo, naprawdę. Tak, bardzo fajny czas. No dobra, ale jeszcze drążąc swoje single, Jedziesz do mnie, ostatni singiel, najświeższy z tego roku. I tak sobie zanotowałem, że... Ja najświeższy, Jedziesz do mnie, nie? Nie? A co tam jeszcze? Czy... Nie, wakacyjny hit z gorzką. A, wakacyjny hit, przepraszam. Najpierw była Miłość i Czekolada, Obcasy, Jedziesz do mnie, Ziomek Remix, wakacyjny. To z wdową właśnie. Tak, to jeszcze zapytam. No, to jedziemy, bo ja ci tu przerywam. Ale jasne. Jedziesz do mnie w ogóle, to tak charakterystycznie mi zapadło w pamięć, bo tam w ogóle miałaś tam więcej gitar funkowych, taki klimat trapu. Gdzieś tam elektronika, ale taki gdzieś tam styl Kasi Nis, widziałem taki fajny kaszkiet, w ogóle cały... Powiem ci coś szczerze, nie znam ani jednej piosenki Kasi Nis.
Serio, naprawdę. Znaczy może znam, ale nie wiem, że to jest jej i to nie jest, że jest jakaś moja ignorancja czy coś, bo ja naprawdę słyszałam o niej mnóstwo dobrych rzeczy i ja muszę to nadrobić, wiem o tym, ale no nie mam tak, żebym się nią inspirowała, bo naprawdę... A widzisz, że znalazłam jakiś detal, który myślałem, że od niej po prostu... Nie, naprawdę nie, ale dzisiaj sobie posłucham. Płyta wyjść ostatni, też polecam. Tak? I ostatnia. Ja wiem, że ona ma jedną taką fajną okładkę, taką czarną, coś takiego chyba. I że ona na głowie nosi takie różne takie duże rzeczy. I sowa ma na ramieniu chyba na tej płycie. No to wiesz, to ja naprawdę muszę jej posłuchać. Kajol Łakomiec w ogóle filmy robi, a on też jej teledyski nagrywa, więc mogłabyś kiedyś tam... Może. Mówię przy okazji, bo też śledzę. Co tu ja mam jeszcze? A, w ogóle twoje piosenki są o tematyce relacji damsko-męskich głównie. I powiedz nieudanych mi, zazwyczaj. No, to tak bywa też czasem, taka ta miłość bywa. No. Ale widzę, że to jest dla ciebie bardzo bliskie i czy chciałabyś o tym śpiewać tak na stałe, czy na przykład masz jakieś w swojej muzyce gdzieś tam w szufladzie tematy o obserwacji świata albo czegoś takiego, wiesz, gdzieś nieco innego. Tak, mam i wiesz, i ale wiesz, na przykład Od Nowa to nie jest o miłości, tylko o przyjaźni. Się tam słuchaj. To jest do mojej byłej przyjaciółki. Wiesz, jak pisząc jakiś numer, zazwyczaj inspiruję się albo tym, co ja sama przeżyłam, albo tym, co ja przeżyłam i co jakieś moje koleżanki czy znajome przeżyły, albo nie wiem, o czymś gdzieś przeczytałam i mnie to zainspirowało. Albo wiesz, oglądam jakiś film i to mnie jakoś tam, wiesz, nakręci, poruszy. Ale mam takie utwory, takie wiesz, nie wiem, sytuacji takiej na świecie, czy społecznej, jakichś tam moich przemyśleniach, obserwacjach. Nic jeszcze, nie nagrałam jeszcze takiego numeru. Na razie wszystkie te piosenki są zazwyczaj o jakichś tam moich przeżyciach, moich relacjach, doświadczeniach, bo wiesz, jak coś się dzieje, to chcę to zrzucić z siebie, nie? Więc jak ktoś mi gdzieś tam zalazł za skórę, to wiesz... Może się coś tam na niego trafić. To powstaje tekst i nagle jest taki facing z samym sobą, tak że po prostu wyrzucasz wszystko. Ale i się wiesz, wiadomo, że to też nie jest tak... Wiadomo, że to jest tak troszeczkę podkoloryzowane, czy coś tam, czy zmiękczone, czy coś, tak żeby była z tego po prostu piosenka, no nie? Bo to... Jasne. Piosenka ma jakiś tam określony cel też i co chciałam powiedzieć, nie wiem, bo już się... Aha, a propos tych tematów, właśnie ostatnio ktoś mi zadał pytanie, kiedy w końcu napiszę coś wesołego. Wiesz, te wszystkie moje piosenki są smutne. Ale ciekawe, bo możesz mieć nostalgiczny, gdzieś melancholijny utwór, a bębny czy gitary tak to podbudzą, że jakby jest z tego kawałek taneczny i w ogóle na dżemie to jest, wiesz, energia mega z tego. Także, ale też są ciekawe obserwacje ludzi, słuchaczy, bo i to gdzieś tam przejąłem to do siebie. Mam takie smutasy, nie? Więc ja po prostu jak wszystko tam wyrzucę jakieś smutki, to zacznę pisać wesołe piosenki. Albo może... Oczyścisz się. Tak, może kogoś zaskoczę i teraz coś wydam wesołego, wiesz. Nowy etap w życiu będzie. No nie, teraz piszę troszkę weselszy, wiesz, jak jestem zakochana, to jest trochę inaczej. To mi się lepiej pisze takie miłe, fajne rzeczy, nie? Przytulasy. Przytulasy, no. Pościelówę tak zwane. No. Okej. Okay. Słyszałem, że też w teatrze miałaś swoje 5 minut, czy nawet nadal. Nawet 10. Może i więcej. Coś opowiesz o tym? Tak, pewnie. Tam w teatrze we Włocławku, w teatrze impresaryjnym, jest dyrektorem, znaczy był dyrektorem pan Jan Polak. No i my organizujemy, znaczy my, nie my, ale byłam zaproszona na te sylwestry. Organizowali właśnie sylwester taki, gdzie był spektakl, grali aktorzy, było to przeplatane piosenkami, no ale my też musiałyśmy grać. I później przed pandemią pan Jan Polak, pan dyrektor, i tak chyba były 3 sylwestry takie, i przed pandemią pan Jan Polak wpadł na taki pomysł, żeby zrobić taki spektakl o tematyce okołowojennej.
gdzie właśnie ja tam grałam i miałam śpiewać piosenki. Tyle tylko, że wybuchła pandemia i to też tak było, że wiesz, ja byłam w Rzeszowie, ciężko było się na te próby spotykać, więc to się tak troszeczkę rozkładało w czasie i nagle, wiesz, bach, pandemia, po pandemii pan Jan już odszedł ze stanowiska dyrektora. No i to się tak rozeszło po kościach. I trochę żałuję, że bardziej tego nie pocisnęłam, tylko z drugiej strony no nie byłam w stanie. Wiesz, bo jednak jest odległość dość spora z Rzeszowa do Włocławka. No tak, w pewnym momencie to już możesz nie dać rady. No a wiem, że to by było dla mnie super doświadczenie i na pewno świadomość ciała i w ogóle tego wszystkiego by się mega polepszyło. Nie mam z tym problem. Jasne. Sam zagrałem dwa spektakle w teatrze i w ogóle to jest w Warszawie akurat na Rzymowskiego jest taki teatr Kadry i tam właśnie taki hiszpański był spektakl. No i kogo grałeś? I grałem służącą, w ogóle kobiecą rolę, ale mega fajne doświadczenie, bo to studio jest roczne. Ale z zarostem? Bez, wszystko było ogolone, był full make-up i wiesz, i ubrania kobiece, więc jakby fajne to było zmienić, wiesz, tak się przetransformować w kogoś innego i polecam ci, jeżeli kiedyś byś też tam chciała, to polecam to miejsce, to na Plifci. Wyślę linka. Super ludzie i doświadczenie. Ale a propos pandemii, tego, że w tym momencie gdzieś tam widziałem, też nagrywałaś covery i był też wykon z Wawa Brass, cover Sana Szampan. Tak. I to 20 tysięcy. Tak, no poszło tak, że hej. Tak, odsłuchań. A to nie tylko, no bo na YouTubie, a jeszcze oni to wrzucili na Facebooka. A wiesz, czasem na Facebooku te filmiki, jak są tak bezpośrednio wrzucone, to one mają bardzo duży zasięg. Wiralują się. Tak, i naprawdę to osiadło ładnie nam. No, no to prawda, ale jak to wyszło? W ogóle też napisałaś do zespołu? Nie, czy... słuchaj. Paweł Płaczkowski, który tam gra na tubie, to jest mój ziomek z gimnazjum i z podstawówki, ale w gimnazjum my siedzieliśmy razem w ławce i naprawdę byliśmy bardzo blisko ze sobą i się trzymaliśmy mega i wiesz. I on mieszka w Warszawie już bardzo długo. No jak była ta pandemia, to on... Nie, jak była... Znaczy jak była pandemia... Pandemia, ogłosili ten lockdown 15 marca, a ja mam urodziny 7 marca i byłam w domu na moje urodziny i coś tam, wiesz, imprezowaliśmy i tak dalej i spotkałam tego Pawła. No i on do mnie mówi, a ty nie chcesz kiedyś z nami czegoś nagrać? Ja mówię, no pewnie, że chcę. I tydzień później lockdown. I oni zaczęli sobie nagrywać takie w lockdownie, takie na kamerkach i tak dalej. I on któregoś razu do mnie zadzwonił, mówi, ej weź, no to jak robimy to zdalnie, no to nie ma problemu, nie? No, to nagraj wokal i jedziemy z tym. No i zrobiliśmy. Chyba 7 osób jest taka mocna ekipa. Tak. To dęciaki, to... Tak, ja nie jestem w stanie wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, przepraszam. Nie musisz, ale no fajna ekipa, fajnie grają. Są bardzo zdolni muzykami. To jeszcze dalej pójdę. Pędowski Meets Friends. No. Odjechany projekt Gumolit, płyta. Właśnie tak słuchałem ostatnio i... Patrz, o, Żaneta Hełminiek też. Wszędzie śladówki mi też wyskakują w nocy. I po prostu to, trudno nie wierzyć w nic. Pędowski w ogóle jest może mistrzem aranżacyjnym, ale też tak subtelnie to zaśpiewałaś i naprawdę... A on tam ze mną śpiewa. Ty śpiewa? Tak, jak go poprosiłam, mówię, zaśpiewaj ze mną. Zaśpiewam. No to był duet, no, naprawdę. Tam wiesz, tam nie jest to takie... No jakieś trudne wokalnie, no nie? I on, wiesz, grał i śpiewaliśmy refren jednocześnie razem. I w ogóle to kiedyś poleciało w radio... nie pamiętam. No w jakimś tam w radiu, znanym... O, już wiem, w Radiu Wnet to poleciało. W audycji, gdzie był autor tego utworu. Znaczy wykonawca. I mu się podobało podobno. No to dla takich chwil to się... No, żyje, tak nie? Jak ktoś ci powie kompozytor. Że bardzo ładna wersja. Także. No. Przesłuchałaś całą płytę Gumolit? Wiesz co, tak, ale to już było jakiś czas temu, nie? Więc To też w pandemii chyba on miał wypadek, a potem był koncert bardzo. Tak, dla nie byłam niego wtedy na tym koncercie, ale tak, no pamiętam to i zresztą wiem, że on bardzo długo i dużo nad tą płytą pracował. Więc... Nie proponował ci, żeby jeszcze gdzieś na jakimś festiwalu czy koncercie się z nim? Nie widzieliśmy już później, bo ja Marcina znam troszeczkę tak przez
przez Michała Sobolewskiego, który jest gitarzystą Fischemade Tworzywo Sztuczne. Mm-hmm, mm-hmm. No i kiedyś tam się spotkaliśmy podczas koncertu ich i Marcin mówi, ej, to ja cię zapraszam do projektu i sobie coś tam nagramy, nie? Mm-hmm. No i w sumie nagraliśmy raz i na tym stanęło, ale masz rację, może ja sama do niego napiszę. To ja tam nie czekam, aż ktoś... No i tak trzeba. Ale sesja nie była taka klimatyczna. Fajnie, bardzo, fajnie, ale stresująco było, wiesz, było mało czasu, trzeba było szybko ogarnąć to i pamiętam, że później jak wiesz, jak są na Spotify'u te takie zestawienia, czego najwięcej słuchałeś w danym roku, to była piosenka, której najczęściej słuchałam, a jej słuchałam chyba tylko przez dwa dni, ale non stop, nie, żeby się jej nauczyć, bo miałam... Marcin mi wysłał... mówi, robimy tą piosenkę. Nie, no, mówi, robimy tą piosenkę i wiesz, ja miałam dwa dni do nagrań i ja tego non-stop słuchałam. I to była piosenka, którą najczęściej słuchałam w tamtym, to był, nie, 2021 czy 2020? Chyba 20, mi się 20, wydaje, no. Że to było. No to był utwór, którego najczęściej słuchałam. Mhm. No, też fajna pamiątka, myślę, muzyczna. Tak, tak. A powiedz w ogóle, jak z wdową, która też z PZ-em nagrywała lata temu i to były ciekawe też no, produkcje na dużą skalę. Jak się poznałeś z nią i ziomka, stworzyłeś? Jeju, no ja tu Małgosia, to jest Małgosia wdowa. Mhm. Nie będę mówiła Małgosia, dobra? Dobrze. Małgosia jest super, jest świetna, jest w ogóle turbozdolna i wiesz, ona pisze mocno, konkretnie, ale też wiesz, teraz wydała tą nową płytę, która jest też taka... Niegrzeczna. No niegrzeczna, to już są stare czasy, ale wiesz, ta płyta jest taka różnorodna bardzo, nie? Że ona się tak pokazuje z różnych stron. I zmienia się nieco. Zmienia się nieco i w ogóle ta płyta opowiada o etapach różnych w miłości. Mhm. Więc jest, wiesz, i tam jest piosenka zdrada, jest piosenka randka, miłość i tak dalej. I w ogóle te numery są totalnie różnorodne. To twój klimat, zainspirowała cię gdzieś. Tak, też oczywiście. No i my się poznałyśmy kiedyś tam w tym, nie wiem, w zeszłym roku chyba, tak na takiej prywatnej imprezie gdzieś. No i było coś takiego, że Gosia miała wystąpić na Siała Baba Rap i ogłosiła to na Instagramie, a ja do niej napisałam, a chcesz chórki? Tak piszesz do każdego, a chcesz to? A ona napisała tak, no i się spotkałyśmy i wiesz, i zaczęłyśmy robić te chórki, no i Gosia, a jak ja ci to wynagrodzę i tak dalej, ja mówię, a nagrałabyś ze mną numer, bo wiesz, ja bym nie miała śmiałości tak do niej napisać, no bo to jest jednak wdowa, to jest legenda, wiesz. No tak. I ja jej słuchałam i w ogóle, i dla mnie, wiesz, jak ja ją poznałam, to miałam taki, o, wiesz, poznaj kogoś, tak samo jak mam teraz z Krzysiem, nie, że w ogóle, wow. I chciała ci pomóc. Tak, i ona powiedziała, że w ogóle nie ma problemu, że chętnie, że super. I wiesz, ja jej wysłałam numer i ona to napisała, wiesz, chwilę. Jak weszła do studia, to zanim ja dojechałam do studia, żeby, wiesz, posłuchać, co ona nagrywa, to ona już miała wszystko zrobione. Więc po prostu to ona chyba też tego potrzebowała, zresztą sama tak mówiła, że potrzebowała tego, ale super mi się z nią współpracuje. W ogóle, wiesz, nagrała ze mną ten teledysk, chociaż wcale nie musiała, bo miała wtedy... W dzień, kiedy my nagrywałyśmy, to ona miała premierę płyty. Więc wiesz, my nagrywamy teledysk, a ona cały dzień siedzi ze mną i nagrywa ze mną teledysk do mojej piosenki, więc... To też miłe. No, mega miłe. No. I takie też motywujące, prawda, no, że no. Fajnie sobie pomagać w takich sytuacjach. Okej, a powiedz mi w ogóle, jakie są twoje inspiracje muzyczne? Jeszcze jakbyś mogła poszerzyć, no bo mówiłaś gdzieś tam Michael Jackson, jakieś takie funky, soule. I z tego, co tak słyszę, ale może jest tego więcej, masz jakieś swoje ulubione zespoły. Ale to, no dobra, no to tak ci... pamiętasz mniej więcej, co śpiewałam, jak byliśmy w fabryce Norblina? To mniej więcej tak. To są mniej więcej moje inspiracje, ale wiesz, teraz to, co robimy z Elmo, no to on mi dużo wysyła rzeczy i on mnie zaczął inspirować do słuchania takiej muzy, więc R&B, gdzie ja teraz sobie sama wyszukuję, albo Spotify mi sam podpowiada, więc ja słucham bardzo dużo takiej muzy, ale słucham bardzo dużo rapu. Teraz się podjarałam bardzo płytą Okiego. No problem, PZ, Soku, w ogóle już się nie mogę doczekać. Taka stara szkoła. Tak, zdecydowanie, wiesz, Peja i tak dalej. Ale no teraz, wiesz, odkąd właśnie jeździmy z Krzysiem, no to też miałam okazję być na tych męskich graniach na trzech i sobie posłuchać innych artystów i to jest w ogóle super, bo wiesz, jak idziesz na koncert, to jest zupełnie inny odbiór, tak. Nie? I
Na męskim graniu występuje taki chłopak, Waluś Kraksa Kryzys. Wiesz, ja padłam, nie? Niesamowity gość, posłuchaj sobie, nie wiem czy go znasz, tak, ale tak, w ogóle słuchałem. No sztos totalny. Nie wiedziałem kto to, ale mocno jokowe numerie no, często super. Ma. No więc... super, totalnie ekstra. I ja wiesz, ostatnio mam taką fazę i jego słucham, jest super. No i takie wiesz, moje Natalia Przybysz, Igor Herbut. Też przepadam. Boże. Ralfa Kamińskiego, ta nowa płyta z piosenkami Kory. To jest w ogóle coś takiego, że ja wiesz, byłam tam, nie wiem, godzinę trwa ta płyta, pewnie mniej, no to tyle czasu. Czyli polska muzyka w sumie gdzieś tam też, w swoim sercu ale siedzi. No też, ale wiesz, wiadomo, Beyoncé, Justin Timberlake, ja kocham Britney Spears, co by nie było, co by nie mówić, to jest wiesz, no ona jest takim... taką idolką w ogóle, wiesz, no, taką pierwszą, taką księżniczką popu. Więc wiesz, więc ona, przykre, ona co jest świetna. Się z nią dzieje, ale no, kawałki. Tak. Moja siostra nawet kasety pamiętam przyniosła. No właśnie, i one dalej z kasety działają, się wiesz. Słuchało, no. To są piosenki, które idziesz na imprezę i dalej są grane. Tak, i na gitarze tak samo, no. Można na ulicy usłyszeć, no, więc. No. My też gramy zresztą. Stevie Wonder, Jamiroquai, no dużo tego jest i boję się, że wiesz, później będę sobie to oglądała i będę miała takie, o jeszcze tego nie powiedziałam. Dużo, naprawdę dużo. I dużo takiej różnorodnej muzyki. Chciałam nawiązać do czegoś w twoim jednym utworze, ostatnim, przepraszam się, wrócę. Tutaj funk. Ojej, dobre, wyleciało mi, nie będę przeciągać, ale może... Nie przeciągaj, tam... znaczy, bo ja nie wiem jak tam ten... Mamy czas. Dobra, a powiedz mi jeszcze tak już pod koniec. No. Jak sobie pomyślisz o sobie, o swojej muzycznej drodze, największe twoje osiągnięcie i marzenie? Co to by było? O, ale teraz mnie zabiłeś, widzisz? Jak się nie zamykam, tak teraz nie wiem co mam powiedzieć. To może marzenie jest łatwiej? Nie, mogę tego powiedzieć na głos. Możesz? Albo nie są myślę. Takie rzeczy, że nie, no, no. Dla innych. Nie, no wiesz. To się ukaże. Ja bym tak, bardzo chciałabym wydać płytę, skończyć tą płytę i mieć taką, może to nie jest takie marzenie, ale mieć takie już stuprocentowe przekonanie, że to co robię jest takie słuszne i dobre, a nie ciągle mieć takie, że a jednak mogłam zrobić to lepiej czy coś, chociaż może wtedy człowiek się nie rozwija, ale wiesz, więcej wiary w siebie takiej, takiej, żeby, no bo tak naprawdę te marzenie cały czas spełniam, no nie, ewoluują pracuję, się no. Gdzieś tam, ale, ta, ale wiesz, pracuję cały czas na to, żeby je spełniać, więc no przede wszystkim ta płyta, no i chciałabym, żeby po prostu ta muzyka docierała do szerszej liczby osób, a nie tej, co jest do tej pory, chociaż i tak się cieszę, że chociaż tyle, no nie? Wspierajmy Żanetę, jest też na Patronite. Tak. Można tam cegiełkę dołożyć. Można dołożyć, zapraszam. Duży jest cel, ale to na kilka ładnych teledysków i na płytkę. To będzie na pewno. No i niestety to są spore koszty, nie? To jest wiesz. Tak. A też nie można tak każdego prosić, że zrób mi. Oczywiście. Ale crowdfunding w tych czasach też jest fajnie rozwijającą się gałęzią. Nawet są książki na ten temat. I naprawdę ludzie, dużo moich znajomych też podchodzą do tych akcji i oferują właśnie potem dla ludzi, a koncert, a płyta, a dodatkowe jakieś benefity, instrument. No. I naprawdę dużo osób się, słuchaczy, angażuje się w to i potem wychodzą płyty, więc... No zobaczymy. Może też tak trzeba gdzieś do tego podejść. A marzenie? No to ja powiedziałam marzenie. A osiągnięcie na tę chwilę. Takie zawodowe, dobra, takie prywatne to nie, ale takie zawodowe. No takie muzyczne. Wiesz co, no powiem ci szczerze, że jak zadzwonił do mnie menadżer Krzysia, i mi potwierdził to i jak poznałam Krzysia, mieliśmy tą pierwszą próbę i jak mnie po tym pierwszym i drugim koncercie nie wywalili, to ja sobie pomyślałam, że nie, że to jest takie zwieńczenie, tylko że to jest kolejny etap, ale że w końcu ktoś mnie zauważył. I no, że wiesz, że ta praca cała, którą wkładam ja w to wszystko i nie tylko ja, bo
wiesz, dużo też innych osób przy tym wszystkim pracuje, to że w końcu ktoś to dostrzegł i sobie pomyślał, a damy jej szansę, nie? Żeby wiesz, żeby wyjść na męskim graniu. Byłaś szczęśliwa w tym momencie? No pewnie, totalnie, Boże, to jest to, co ja chcę robić. No, to jest... no jedyny okay. To i... My teraz graliśmy we Wrocławiu i po prostu ludzie tak szaleli. Był taki ogień, że graliśmy ostatni numer, a ja stoję i ryczę, nie? Łzy mi lecą, bo ja po prostu nie mogę uwierzyć w to, co ja widzę. No to są emocje też, więc po takim koncercie jeszcze jakieś ilości, jak mówisz, tu grasz, tu to miasto, potem to i no ja myślałam, że ja sobie będę zwiedzać, a tu nic nie zwiedziło. No ale na męskim graniu było. No tak, tak. W ogóle pierwszy raz w życiu, nie? Aha. Pierwszy raz w życiu byłam na męskim graniu, jak tam występowałam. No i pozwiedzałaś, posłuchałaś muzyków, też na backstage zbiłaś pęteczki. Tak, no kurde, wiesz, to jest fajna okazja, żeby w ogóle podejść do takich osób, które... Wcześniej były dla ciebie takie, wiesz, odległe i takimi, wiesz, bogami dla ciebie, nie? Inspiracjami. Mm-hmm. A tu możesz z kimś normalnie pogadać. Wiesz, powiedzieć, siema, jesteś super. No widzisz, też człowiek. No. Czego ci życzyć na koniec w twojej muzycznej podróży? Czego byś chciała życzyć sobie, Żanecie Hołminiak, która jest w drodze? Zdrowia i... szczęścia i dłuższej doby. I więcej snu. Pięknie. Dzięki, piąteczkę.